Cześć wszystkim w nowym vlogu. Słuchajcie, jaram się, bo jest materac, jest materac. Zamówiłam sobie, tak jak mówiłam wam ostatnio, w Ikei i teraz się bardzo dużo pozmieniało, bo wcześniej było tak, że można było sobie jechać na magazyn, który był zresztą bardzo blisko Ikei, i sobie tam odebrać rzeczy, czy na przykład jakieś większe meble, czy tego typu sprawy, a teraz nie wiem, czy to chodzi o wybrane produkty, ale wszystko musi iść przez kuriera. Nie wiem, czy oni po prostu takich większych rzeczy nie trzymają już na magazynie, bo nie mają miejsca, czy nie wiem. Nie wiem, o co chodzi. W każdym razie panowie przywieźli materac. W ogóle tak trochę obstawiam, że chyba może z Polski byli, ale nie chciałam się pytać, bo zaraz wam opowiem czemu. Byłam zaspana, ale zaraz sobie też rozłożę ten materac. On będzie stał tutaj. I dobrze, że jest taka właśnie duża folia, bo z kolei łóżko też mi idzie. Widzicie, zaczęłam vloga z bomby, wam opowiadam wszystko. Najpierw wam opowiem, bo mam tu to urządzenie. Albo nie, materac to i łóżko, kontynuuję. Słuchajcie, tak się wkurzyłam, bo ja ogólnie narzekałam tutaj na serwis, że w Norwegii jest taka kiepska jakość serwisu. Bywa różnie, zależy kto to robi. I nie chcę tutaj być żadną rasistką i tak dalej, ale kiedy robiłam tutaj remont, tak, kupowałam podłogi, listwy i całą resztę, która była mi tutaj potrzebna, no to wiele razy musiałam się wracać. Niektóre pomyłki osób znalazłam będąc jeszcze w sklepie, a niektóre już poza nim. Ojejku, czekajcie, telefon mi dzwoni. A ogólnie dzwoni. Halo? Przyszło, materac przyszedł. No. Nie, to jest materac. Zapomniałam, że nagrywałam i z powrotem się ładowałam do łóżka, załadowałam w międzyczasie zmywarkę, pralkę. Mówiłam o łóżku, które zamówiłam w Agacie, meble Agata, i jestem strasznie wkurzona, bo zamówiłam to łóżko bezpośrednio do przewoźnika, który jeździ bardzo często, regularnie tutaj do Norwegii. Łóżko było zamówione na początku marca, a 26 marca dostałam informację, że ono jest gotowe do odbioru i że najpóźniej w dniu jutrzejszym będzie odebrane przez kuriera, no i dostarczone. Dzisiaj jest 12 kwietnia i dopiero wczoraj, po moich interwencjach i po moich już takich niemiłych mailach, dopiero ta paczka dojechała, czyli to łóżko. Ja to łóżko mogłam już mieć w zeszłym tygodniu, w niedzielę, przywiezione przez kuriera, który jeździ regularnie z Polski do Norwegii, a tego łóżka nie było po prostu, bo kurier go nigdy do nich nie dowiózł i bardzo mnie to wkurzyło. No i dzisiaj specjalnie dzwoniłam, żeby się upewnić jeszcze, bo tam niby Agata mi odpisała, że przepraszają za wszystko, ale że obiecują, że już dzisiaj to na pewno dojedzie to łóżko. No i sprawdzałam, czy faktycznie dojechało, no i dojechało, więc miejmy nadzieję, że nic się nie wykraczy po drodze i że w niedzielę to łóżko do mnie dojedzie. Zapytacie, czemu zamawiałam łóżko, bo wiele osób się dziwi, że czemu nie kupiłam tutaj w Norwegii, skoro wyjdzie mnie to... No spokojnie w tych pieniądzach mogłabym sobie kupić łóżko tutaj, czy nawet w zwykłej Ikei, powiedzmy za 2-3 tysiące są już fajne łóżka, bo materac sobie kupiłam właśnie osobno, materac zainwestowałam i materac kupiłam ten najlepszy taki, który jest w Ikei, najlepszy dla mnie, moim zdaniem najlepszy, w sensie najgrubszy, z lnianym obszyciem, bawełna, bez żadnej chemii. Więc postawiłam na jakość, bo jednak się na tym śpi, a łóżko nigdzie... Chciałam mieć taki mebel, który będzie taki nietypowy, który będzie mi tutaj kolorystycznie pasował, i szukałam z tym takim właśnie futerkowym obiciem, i tutaj
takie łóżka są kosmicznie, kosmicznie drogie. To bym musiała zapłacić no z 15-20 tysięcy za samą właśnie ramę, a taka pojawiła się akurat w Agacie i ona była jeszcze w dodatku w promocji. Więc to łóżko wyniesie mnie maksymalnie z dowozem już, ze wszystkim jakieś 7 tysięcy koron, więc za 15 to ja mam łóżko i materac. Więc nie mogę się doczekać już teraz tej niedzieli. No i teraz przechodząc do następnego tematu, tu mam takie urządzenie, no nie będę Wam tam za głęboko pokazywać, ale tu są takie dwie, to jest taka większa, nie diona, taki plastik i to jest, ja myślałam, byłam święcie przekonana, że będę miała założony holter, mam ostatnio, no już kilka miesięcy kołatania serca, takie niewyjaśnione. Wydaje mi się, że to jest po prostu u mnie na tle nerwowym. Wszystko teraz wychodzi. Ostatnie 4 lata sypie się zdrowie i ktoś mi o tym pisał, że uświadom to sobie. Oczywiście ja jestem tego świadoma, wiem o tym już od jakiegoś czasu, jestem w tym temacie i po prostu no wychodzi wszystko i wiem, że bielactwo też z tego jest i różne inne dolegliwości. To są po prostu w ciele emocje zapisane, nerwy, stresy. Jestem tego świadoma. No ale mimo wszystko chciałam sprawdzić to serce i o dziwo dostałam skierowanie do kardiologa i nie czekałam nawet długo. No i miałam mieć podpięty holter, ja myślałam, że to jest właśnie będzie ten holter, wiecie, z kablami, ze wszystkim, a tu się okazuje, że nie, że to jest jakaś nowoczesna metoda, że jestem podpięta pod telefon, to jest na Bluetoocha wszystko, jest taka aplikacja, zaraz Wam pokażę tutaj zbliżenie, ECG, tak, 247 to się nazywa. I jak sobie kliknę w to, o, pokażę Wam. Tak to wygląda, kiedy sobie kliknę, no to tu mam pokazane, jest mój puls i tu jest EKG, które się zapisuje i to będzie zapisywane przez cały tydzień, od piątku równo do piątku i później to można przesłać właśnie lekarzowi i on sobie sprawdzi, jak to moje serce pracuje. O, takie wykresiki. Ale skoro aplikacja jest po polsku, więc wydaje mi się, że na 100% jest to też w Polsce, będzie w Polsce, tylko że nawet nie wiem, czy można samemu sobie to założyć, pewnie można to gdzieś w necie zamówić, nie wiem, tak mi się wydaje, tak obstawiam i później tylko iść na konsultację właśnie z tym do lekarza. Tu jest tak wyświetlone też, że jest brak zaburzeń rytmu serca na obecną chwilę, kiedy mam to założone te 2-3 godziny już. No. Można się w tym kąpać, brać prysznic, w sensie jest to wodoodporne, ale no nie można się jakoś tam, wiecie, głęboko w basenie zanurzać. Więc to. W piątek idę to zdjąć. Tak, w kolejny piątek, a po piątku w nadchodzący wtorek mam operację, do której nie wiem, czy dojdzie, bo jak widzicie, wyszła mi opryszczka. I dzisiaj, jak rano jechałam do pracy, to miałam dokładnie te same objawy, co ostatnio, czyli takie zimno w nosie, idące tam właśnie po ściance, po gardle i tak, taka suchość w gardle. Adaś w ogóle jest przeziębiony, tak dosyć kaszle i ciekną mu takie żółte, zielone gluty z nosa. Więc nie wiem, nie nastawiam się, tak jak już mówiłam, na tą operację. Niech się dzieje, co chce, jestem dobrej myśli, ale szczerze, naprawdę nie wiem, czy do tej operacji dojdzie. Więc wszyscy może jak będziemy trzymać kciuki, jeżeli jest mi to pisane, no to niech się odbędzie, a jeżeli nie, no to nie, to niech wszechświat działa. A jak jesteśmy już przy aplikacjach, to jeżeli mieszkacie w Norwegii,
No to pewnie wszyscy już wiedzą, ale gdyby ktoś nie wiedział, jest też taka aplikacja z Lysa, jeżeli macie dostawcę prądu akurat takiego, że możecie sobie monitorować na bieżąco, o pokażę Wam, bo włączyłam pralkę, suszarkę i zmywarkę, bo prąd w tym momencie jest za darmo. Czekajcie, wygląda to w ten sposób, że tu jest aplikacja Lysa, trzeba się oczywiście zalogować, zarejestrować, no i na przykład tutaj macie godzinówkę podaną, jak wygląda w każdą przedział godzinowy prąd za kilowat. No i teraz jest przedział godzinowy o ten i widzicie, tu nawet między 13 a 14 jest na minusie, więc jest za darmożkę, a jeszcze można... No, tak to wygląda, więc do godziny 16 prawie jest za darmo prąd, więc przez to u mnie wszystko chodzi. Wszystkie sprzęty są powłączane, a jutro też widzę, że nawet na minusie. Ojej, o Jezu, minus 30, ale bomba. No to widzicie, jutro piorę wszystko, pościele i tak dalej. I fajne to jest, bo można sobie też sprawdzić miesięczne zużycie, czyli ile już nabiliście, jeżeli widzicie w połowie miesiąca, że o kurde, o czekajcie, bo przekręciłam coś i... Jeżeli widzicie na przykład w połowie miesiąca, że o Boże, już jest nabite tam powiedzmy na 2000, no to jesteście w stanie jakoś kontrolować to zużycie prądu. Ja przynajmniej tak robię i bardzo mi to pomaga, bo wcześniej, kiedy o tym nie wiedziałam, no to... te rachunki były różne, chociaż w lecie prąd był tani. W zimie, jak przyszła zima, właśnie jesień, to prąd skoczył bardzo do góry. No a wcześniej ja nie płaciłam za rachunki za prąd, kiedy wynajmowałam tam, bo po prostu robiła to właścicielka mieszkania. Więc wtedy mnie to nie interesowało, ale taki tip, jeżeli byście chcieli. Idę teraz, zaścielę w końcu kanapę, no bo już dzisiaj się prześpię na tym materacu. Tam już parawanik stoi, zrobię Wam tour tego mieszkania, jak mi przyjdzie tylko łóżko. Kuchnia jest w tragicznym stanie. Kuchnię zaraz Wam mogę pokazać, bo albo lepiej nie. Tam jakby wybuchła po prostu bomba. Jeszcze muszę zadzwonić do elektryka, żeby zrobił mi jedno więcej gniazdko. Tutaj w suficie nie ma światła, bo się okazało, że jest zaślepione coś tam i nie ma prądu. No i takie właśnie niuansiki wychodzą w trakcie remontów, no ale trzeba jakoś to przeboleć. Dopóki nie będę bogata, tu będzie moja sypialnia. Dzisiaj jest dzień kuriera, bo właściwie no, tym kurierem akurat byłam ja. Odebrałam Ziska, sobie zamówiłam na taras, na balkon, ten model sofki. To jest taka wiklinowa, zaraz Wam pokażę, jak odpakuję. O taka. Poduchy, zamówiłam to w ogóle w ciemno, nie mierząc tego. To nie jest duże, to jest bardzo lekkie. No ale ledwo co zmieściło mi się do samochodu, po prostu jak na styk. No i problem jest taki, że nie wiem, czy te poduchy, które mam kupione, ja te poduchy kupiłam kiedyś na promce,
Myślę, że jakieś 2 lata temu, nawet nie wiedząc, że będę miała mieszkanie, że będę miała taką sofkę, po prostu w ciemno je kupiłam, bo mi się bardzo podobały, a były na minus 75%, więc jakoś bardzo tanio. No i teraz mam nadzieję, że to będzie pasowało akurat tutaj na długość, bo to jest taka podłucha, wiecie, do siedzenia pod tyłek i chyba 2 albo 3 takie poduszki tutaj po bokach, tak z tego co kojarzę, no też nie wydaje mi się, żeby to było zbyt wygodne, bardziej chodziło o look, o wygląd, ale tych poduch na razie jeszcze nie przynoszę, dlatego że pogoda jest w kratkę i ostatnio w tamtym tygodniu padał śnieg, więc na razie niech one leżą w piwnicy, a jak będę gotowa, że pogoda po prostu będzie lepsza, to przyniosę te poduchy i wtedy zobaczę, no bo tak czy siak tego nie oddaję. O, myślałam, że Adaś idzie, ale chyba sąsiedzi z kolei teraz mają remont, także no, także jestem zadowolona. Fajnie to wygląda, pokażę Wam wszystko później, efekt końcowy. Hej ho! Jestem wkurzona, powiem Wam tak, że tak się cieszyłam na ten materac, a on jest po prostu tak twardy. Dzisiaj pierwszą noc na nim spałam i ja chyba go wymienię, tylko jest problem, bo on waży 57 kg. On przyszedł taki, wiecie, w jednym kawałku, nie można go zwinąć, więc potrzebuje duży samochód. O, Adaś macha. I problem jest taki, że no niby jest 90 dni na wymianę materaca. Oddać go nie można, można zamienić na jakiś inny. I wtedy, nie wiem, ta różnica tej kwoty... Nie wiem, czy oni po prostu dają jakiś kod. Nie mam pojęcia, jak to działa, ale na pewno o to zapytam. Czekaj, Adasiu, weź rączkę. I chyba wrócę po prostu tego materaca, który miałam wcześniej, on był dużo bardziej wygodny. Wiadomo, że też w tych sklepach one są wysiedziane, wyleżane, więc on w sklepie mi się wydawał po prostu... No, położyłam się i mówię, o, to jest to, jak na piórku. A wczoraj, jak się położyłam na tym nowym, kompletnie się nie wyspałam, budziłam się milion razy i no chyba no nie ma to sensu. Mogłabym też over materac kupić na to jakąś taką gąbkę, no ale już bez przesady, ja też nie chcę wydawać tyle pieniędzy, bo i tak już wydałam bardzo dużo. A teraz czekamy z Adasiem, przyjechaliśmy na myjnię i czekamy na swoją kolej, umyjemy samochód, tak? I jedziemy dalej. Pojedziemy do Ady na kawę. Będziesz się bawił z Adą w skarbie? Będziesz. Nie będziesz. Bo będzie. Jadę na plac zabaw. Na plac zabaw chcesz jechać? No to też pojedziemy pewnie, że tak. Za godzinę. Za godzinę. A to tyle. Teraz? Tak? Gąbki będą myły. Takie szczotki. To jest głośno. Głośno jest? Nie lubisz głośno? Nie. Dobrze, zaraz się skończy. Koła. No, teraz już suszy, tak. To wyskada. I będziemy wyjeżdżać. Dzień dobry wszystkim. Jest niedziela. Ja już nie śpię, bo przyjechał pan z Polski z moim łóżkiem w końcu. I fajnie, bo jest łóż, wiecie, paczka w 5 częściach. Zaraz będę skręcać, jak się Adaś obudzi, no ale na razie jestem cicho, bo wczoraj się obudził o 6.30, tak jak wstajemy normalnie do przedszkola i dzisiaj już o 6 rano marudził, w sensie wołał mnie, mama, idziemy się bawić, mówię, skarbi, idź jeszcze spać, proszę cię, no i zasnął, więc teraz boję się nawet odpalić maszynę do kawy, bo ona by nawet zmarłego wybudziła. Taka jest głośna. Muszę w ogóle pomyśleć chyba nad nową kawiarką, jakimś modelem, który jest cicho, cicho mieli te ziarna. No i jak wstanie Adaś, no to będziemy skręcać to łóżko. A jeżeli chodzi o materac, bo marudziłam wczoraj właśnie, że jest niewygodny, dzisiaj druga noc na nim i powiem Wam, że no może się przekonam, jeżeli kupię właśnie jakąś taką cienką, memoryczną gąbkę na niego. No wiadomo, on też musi się uleżeć, ale nie chcę też przeinwestować, bo ja wiem, że nie mogę go oddać i dostać z powrotem pieniędzy, tylko wymienić na inny materac. Także no zobaczymy.
Cieszę się na to łóżko, bo tak na nie czekałam. No długo na nie czekałam. I fajnie, jak tak małe rzeczy cieszą. No i jeszcze cieszy na balkonie sobie, ale to Wam teraz nie pokażę, bo tak wiało strasznie, że mi wszystko poprzewracało. Próbuję sobie powolutku robić balkon, żeby jak przyjdzie ciepełko, bo u mnie, słuchajcie, nie jest ciepełko, tak jak u Was. W Polsce widziałam, mieliście już po 25 stopni, a tutaj maks może jest 12. Więc ciepełka jeszcze nie ma, ale jakoś tak powoli próbuję sobie ten balkonik urządzić, żeby, wiecie, w każdym miesiącu kupuję sobie coś. A to dywanik, a to jakieś podusie, a to jakieś tam krzaczki. Więc powoli zaczyna robić się fajnie. Dobra, chyba zaryzykuję i włączę tą maszynę do kawy i będę Was update'ować, jak z tym łóżkiem. O, jaka fryzura cudowna. No. A to nie daje w ogóle za wygraną. Nie chcę się goić. To mam już dobrych kilka dni. A gardło jak było, tak jest. Też nie puszcza, także we'll see. Moja kuchnia, zapomniałam Wam pokazać. A też dalej śpi. Czas start.